Szybciej! No, jesteśmy. Cześć kurwa wszystkim, z tej strony oczywiście Kruszakusa. I dzisiaj pogramy sobie normalnie już, normalnymi pukawkami. Gram swoim Black Leaderem niskopoziomowym. Ktoś tam ostatnio pytał się, czy mógłbym zagrać niskopoziomową postacią. I to jest chyba jeden z najniższych poziomów, jakie mam. A czy mam jeszcze niższy poziom, bo ogólnie ten... To jest taki koncept, nie, z tymi bohaterami. Ten właśnie Black Leader używa tylko i wyłącznie karabinów maszynowych, a ten mój G.I. Joey używa tylko i wyłącznie shotgunów. A z racji tego, że nie mam ochoty dzisiaj na shotguny, to sobie pogram karabinami maszynowymi. Powiem wam tak, nie? Jestem po prostu zajebiście zaskoczony odezwem na te wszystkie moje, znaczy na te moje dwa odcinki, bo dzisiaj wgrałem, dzisiaj jest piątek, nie, jakby co. Dzisiaj wgrałem ten, czyli wy to oglądacie w sobotę na pewno, nie? Bo, czyli wczoraj wgrałem, okej, teraz to oglądacie, czyli wczoraj wgrałem, czyli w piątek wgrałem, kurwa, dobra, chuj z ty, po prostu wgrałem na kanał te dwa filmiki, gdzie gram DF-em, pirackim pistoletem i laserem. Starałem się być tak noobski, jak tylko mogłem, po prostu tak kurwa noobski, jak tylko mogłem być. I wiem, że piracki pistolet to nie jest jakaś OP broń, ale po prostu jest delikatnie noobska, nie? Bo tak na gunnerze, to tak wiecie trochę, oj, jakiś szwagier mnie kurwa tutaj napierdala. I go kurwa też zapierdolimy. I, dalej. Nie chowaj się, kurwa. Kurwa. Leczenie. Żyćko mi dało. I tego soldka w dupkę się wyruchało. No, w każdym razie, no wiem, że pijacki pistolet to nie jest już taka strasznie OP broń. Kiedyś była strasznie OP, teraz jest po prostu noobska, delikatna. No taka delikatnie noobska, no bo po prostu nie pasuje, nie? Ale po prostu to, co mnie rozwaliło, to co mnie po prostu kompletnie rozpierdzieliło, to, że wam się tak strasznie to wszystko podobało i powiem wam szczerze, mi też się kurwa podobało, naprawdę fajnie, ojej, naprawdę fajnie było ten, naprawdę fajnie było po prostu pograć sobie w jakiś inny sposób niż do tej pory. Ostatnio tak sobie wziąłem do serca słowa pewnego YouTube, o lol, fajnie podskoczył, pewnego innego YouTubera, który stwierdził, że po prostu mój content jest nudny, kurwa i zabili mnie. I tak po prostu myślałem sobie, że delikatnie, przynajmniej jeżeli chodzi o sam gameplay, postaram się jakoś to, nie wiem, zróżnicować, pododać jakieś nowe duperele, jakieś zwariowane setupy czy coś w tym stylu. Prawdopodobnie jak kupię sobie nowy dysk twardy, mam zamiar sobie zrobić to samo co handle, czyli SSD, a potem jakieś 2 tera, coś tak, żeby było, wiecie, zamknięte w okolicach 900 zł za jedno i drugie, znaczy wspólnie, nie za jedno i drugie, 900 zł za SSD, kurde, i potem 900 zł za dysk twardy, taki normalny, to byłaby lekka paranoja, nie? Kurde, gdzie jest? Szwagier! Kurde, dwa razy pod rząd, kurwa, wybity normalnie. Kurwa, ludzki ping-pong normalnie. Co to się dzieje? Kurwa, było blisko. Niestety mój aim ostatnio po prostu jestem do dupy. Wczoraj oglądałem jakiś, wczoraj? No jakiś czas temu oglądałem odcinek Handela, w którym grał tam dualami, w którym bardzo mi dziękuję, w ogóle chwalił mnie i Merwo, że jesteśmy takimi fajnymi, uzdolnionymi graczami, ale powiem wam szczerze, teraz niestety chyba już nie będę jeden z tych takich dobrych graczy, z tego prostego powodu, że po prostu rzadko gram w BFH i jakoś tak, tak lamię delikatnie powiedziawszy, tak troszeczkę, no gram jak pizda, co mam wam powiedzieć, kurwa, kurwa, jest jakiś, no gram jak pipka, ale no cóż. Jest więcej noobów niż graczy, którzy grają tak średnio jak ja i jeszcze jakoś jestem w stanie uciągnąć te ciekawsze rundki. Miejmy nadzieję, że ta rundka też będzie ciekawa. Na razie jest całkiem przyjemnie, żadnego kampienia. Rozpierdalamy o... kurwa, Black Leader style, nie? Kurwa, jakiś woli shot. Nie, chyba się schowa. Schowa się? Wystrzelimy go? Nie, kurwa, nie trafię. Nie trafiłem, nie? Trudno się mówi. Ale jeżeli chodzi o te noobskie setupy, nie? To kurde, naprawdę mi się wydaje, że to jest niezły pomysł. Potem, jak już sobie kupię ten dysk twardy nowy, SSD i taki 2 tera normalny, to może zacznę grać jakieś inne gry, na przykład myślałem o League of Legends, Firefallu, bo ostatnio w to często gram. Coś jeszcze... Oj, kurwa! Kurwa! No i jeszcze emotką spamuję, nie? Ja tam miałem życia, nie? 40 czy co? Dobra. Także, no nie wiem, no wiecie, myślałem, że po prostu, no kurde, tak sobie ostatnio pomyślałem, nie? Już mam w zasadzie milion wyświetleń na kanale, znaczy wy tego nie widzicie, że mam milion wyświetleń na kanale, to dlatego, że na przykład mam parę filmów wrzuconych na prywatny. Na przykład... kurda! Dawaj! Zdechł. Zdechnął nawet.
Parę filmów mam na przykład wrzuconych na prywatne, bo na przykład, no nie wiem, ktoś się dopierdolił do muzyki i wyciszyli film, no to po cholerę mam mieć wyciszony film. No to po prostu wsadziłem go na prywatny czy coś w tym stylu. I tak naprawdę mam już ponad 1 000 000 wyświetleń. Uuu, ale kurwa, ładnie, nie? Ładnie, ładna bazuka. Także mam już ponad 1 000 000 wyświetleń i sobie ostatnio naprawdę bardzo tak myślałem, że cholera jasno, no kurde, 1 000 000 wyświetleń, no to już jest całkiem tak sporo, nie? No taka... Z jednej strony jest to mała liczba, a z drugiej, no dla osoby, która jeszcze rok temu... Znaczy no... Łooo! Czekajcie, woli shot! Kurwa, nie było woli shota, na szkoda. No, dla osoby, która rok temu miała dosłownie, no nie wiem, 70 widzów i paręnaście tysięcy wyświetleń na kanale, to jest naprawdę bardzo duża ilość i... Kurde, zaczynam się coraz bardziej poważnie zastanawiać na tym, czy ten kanał to nie jest coś do... Ja pierdolę, jaki lagi. Czy ten kanał to nie jest coś takiego naprawdę porządnego? O, jak ładnie zajebałem z bazuczki. Zaczynam się poważnie zastanawiać, czy ten kanał to nie jest, wiecie, jakaś taka właśnie taka fajna rzecz w moim życiu, nie? Bo w sumie... ja pierdolę, no kurwa. Okej, w takiej sytuacji powinienem tak naprawdę strzelić w ziemię i wyskoczyć z bazuki i podskoczyć nad samochodem, a ja zjebałem, bo jeszcze w niego strzeliłem, nie? A teraz będzie revenge! Ale wystrzelony! Kurde, jeszcze raz. Jeszcze raz. I woli shot. I co by na to, kurwa? Black Leader Style. O, czekajcie, następny szwagier się kurwa napatoczył. I kurwa, jedziemy kurwa z sarmatą pierdolonym. Kurwa, już myślałem, że ucieknie, nie? Także naprawdę, kurde, ja jestem, powiem wam, że zaskoczony. O kurna, jakie lagi. What the fuck? Oh shit. Normalnie. No i kurwa, kolejny kurwa fragment, który będę musiał chyba jakoś, nie wiem, wyciąć czy co. No i kurwa znowu się dzieje, no po prostu wytyfy. Boże kurwa święty. Ja nie wiem, co się dzieje z tym nagrywaniem, z tym Battlefield Heroes. Albo wiecie co, chuj, pokażę wam dokładnie co, jak to kurwa wygląda, nie? Zobaczycie sobie kurwa taki kurwa lag po prostu, że to jest chuj, nie? Ale prawdopodobnie po wyrenderowaniu będzie tak, że po prostu będzie jeden wielki, jakiś będzie czarny obraz, albo obraz będzie stał w miejscu. Zobaczycie sobie dokładnie, jak to kurwa wygląda, bo to jest naprawdę wkurwiające już. Ostatnio Henel bardzo właśnie ten narzekał na to, że ma takie potworne, ale to potworne ścinki podczas nagrywania. No nie dziwię się, no gra po prostu działa beznadziejnie, nie? Ale wracając do tematu tego 1 000 000 wyświetleń i tego, że poważnie zaczynam traktować swój kanał. No kurde, wiecie, ja to robię wszystko z czystej przyjemności. Bo sprawia mi naprawdę dużą przyjemność właśnie nagrywanie dla was. Kurwa, ktoś mi go ukradł. Naprawdę dużo radochy mi to sprawia. No ale z drugiej strony, kurde, tak sobie myślę właśnie, że jak już tak coraz więcej wyświetleń mam i tak dalej, no to kurde, no to można byłoby nawet jeszcze częściej to robić, bo tak wiecie, sobie grać po prostu samemu dla siebie. Akurat teraz mam troszeczkę wolnego czasu i tak sobie myślę, że mam na przykład przez cały dzień, no nie wiem, spacerować po lesie, co nic mi specjalnie nie da. Albo nie wiem, siedzieć w chacie, oglądać filmy, czy nie wiem, czy kurde, robić jakieś inne duperele. Podczas gdy mogę na przykład nagrać film, wrzucić to na YouTube'a i coś z tego prawda jest, prawda? Bo kurde, wiecie, zostawia się coś, nie? Jest jakiś efekt tego, że coś robicie. A w przypadku jakiegoś oglądania filmów, czy samego grania takiego po prostu dla siebie, to no nie wiem, ja tak wychodzę z założenia, że robiąc coś takiego. Mój idol to jest Dana White, okej, mój idol to jest Dana White. Kurwa, no! Co za koleś normalnie. Kurde, zaraz go na tej górce dopadniemy, jeszcze tego zajebiemy. Słuchajcie, moim idolem jest koleś, który nazywa się Dana White. To jest prezydent UFC, takiej bardzo dużej organizacji MMA. I on powiedział właśnie, że kiedyś miał taki dzień wolny od pracy, że siedział przez cały dzień w chacie i grał sobie na jakiejś konsoli. I był sobą obrzydzony pod koniec dnia, bo stwierdził, że po prostu cały dzień przejebał i nie osiągnął absolutnie nic. Ja mam się kurwa dosyć tego kurwa po prostu takiego grania samemu dla siebie, bo w ten sposób się kurwa, jeszcze T-Bug, czekajcie, dobra T-Bug. W ten sposób się niczego tak naprawdę w życiu nie osiąga. Po prostu, no gracie tak dla siebie, dla własnej uciechy, ale nic z tego nie wychodzi, prawda? A w przypadku YouTube'a zawsze pozostawia się jakiś taki właśnie znak, kurde. Coś po sobie się pozostawia, ludzie mają okazję zobaczyć, w jaki sposób gracie, mają okazję przekonać się, jakimi jesteście ludźmi, jeżeli robicie komentarze i jeżeli prezentujecie to... Po prostu te filmy, wasza działalność na YouTube i tak dalej jest też w pewnym sensie taką waszą wizytówką waszej osoby. No ja wiem, że większość tych po prostu komentarzy to po prostu robię sobie dla ja i tak dalej. Zawsze staram się nauczyć moich widzów, że
No trzeba z dystansem do pewnych spraw podchodzić, między innymi z dystansem trzeba podchodzić do mojego kanału, który jest delikatnie powiedziawszy pierdolnięty. No ale właśnie postanowiłem, że po prostu nie będę już grał sam dla siebie, tylko po prostu będę... nie udało mu się, ha. Tylko będę po prostu właśnie starał się w jakiś produktywny sposób wykorzystać tę moją pasję, którą jest granie na komputerze i jak się okazało do niedawna nagrywanie na YouTube'a. O, i udało się go nawet zabić w jakiś sposób, nie? Myślałem, że się już nie uda. Miałem znowu kurwa delikatnego laga pod sam koniec. Naprawdę, te lagi to po prostu, to jest przejebane. To jest, druga runda z trzech, czyli zobaczymy tablicę wyników. Także ja się już powoli z wami żegnam. Mam nadzieję, że kolejny komentarz w moim wykonaniu podobał się wam bardzo. Mam nadzieję, że nie pierdoliłem zbyt duży głupot. Tak, jak zwykle pierdolę głupoty. Okej, okay, jakaś ranga. Major X, Major X, kurwa, zajebiście. Teraz tablica wyników i... No i pierwsze miejsce, zajebiście. Dobra panowie, wszystko z mojej strony, trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Yo, kurwa!